Bajki czy tajki. Z pamiętnika pluszowej kaczki. Aleksandra Cydejko. Część trzecia. Kąpiel. Ignaś nie lubi chodzić się myć. Mama nigdy nie może zagonić go do łazienki. Powiedziałabym, że mu się nie dziwię, bo wiem, jak ciężko oderwać się od zabawy, gdyby nie to, że w łazience jest woda. A przecież wszystkie kaczki lubią wodę, tralalala. La, la. O, o, zapomniałam, zapomniałam, że jestem pluszowa. No ale chyba będę musiała pomóc mamie Ignasia. Wiem już, co zrobię. Pójdę na ekspresowy kurs zaganiacza łazienkowego. Zdolna jestem, to sobie poradzę. A co? Do usypiania Ignaś potrzebuje całej gromady swoich pluszowych przyjaciół. Oczywiście z owieczką na czele. Tak naprawdę jednak. Ignaś nie chce zasypiać bez mamy, którą lubi trzymać za palec. Jak był mały, to mama śpiewała mu kołysanki i tak słodko zasypiał. Ale teraz wystarczy mu ten palec. Hmm, Dziwne to trochę. Ja bym wolała trzymać za dziób. Sobota na działce W sobotę Ignaś pojechał z Patrykiem, rodzicami i babcią na działkę. Opowiadał mi, jak zbierał patyczki, woził je swoją taczką i wrzucał do ogniska. Patryk z babcią grabili liście. Mama zarządzała ogniskiem, a tata pieścił samochód. Tak powiedziała mama Ignasia. A ja się mocno zdziwiłam, bo jak tu się przytulać do takiego twardego pudła? Ale owieczka, która jest bardzo mądra, wyjaśniła mi, że mama tylko tak mówi, bo tak naprawdę chodzi o to, że tata bardzo dba o swoje autko, i jak się pojawi nawet malutka ryska, to dokładnie i z czułością ją maskuje i głaszcze lakier. Pewnie mama jest zazdrosna, dlatego tak z nerwów zgrzyta zębami. Ja też bym zgrzytała. Oczywiście, gdybym miała czym. Patryk cały czas trzymał się z daleka od ogniska, bo się bał, że mu dym ubranie zasmrodzi. Też mi elegant. Potem jak już się nagrabił, to pojechał na przejażdżkę rowerem. Ignaś też chciał ale w jego rowerku były nienapompowane kółka, a tata zapomniał wziąć z domu pompki. Wtedy Ignaś się rozpłakał, więc Patryk się zlitował i wziął Ignasia na bagażnik swojego roweru. No i tak mieli jeździć razem, ale Patrykowi zrobiło się za ciężko. Nawet zaskoczony spytał Ignasia, ile waży po czym kazał mu siadać i mój przyjaciel dalej musiał już zasuwać na nóżkach. Nie zgłaszał jednak pretensji, bo jak już mówiłam, on uwielbia bieganie i nie pozwolił Patrykowi się wyprzedzić. Zuch, chłopak! Kiedy dzieci wróciły, a mama skończyła wreszcie palić ognisko, strażak Ignaś wkroczył do akcji ze swoją osobistą sikawką i zaczął je gasić. Po czym wciągnął z powrotem portki i gasił już tylko wodą z węża. Nie, no, jak to usłyszałam, to nie mogłam uwierzyć. wierzyć węże pomagają w gaszeniu ognia. A ja zawsze myślałam, że to takie wredne i podstępne zwierzaki, które tylko czekają, co by tu upolować i pożreć. No i znów nieoceniona owieczka wytłumaczyła mi, że to nie węże zwierzaki gaszą ogień, tylko takie gumowe rury, przez które płynie woda. No, teraz nareszcie rozumiem. Uff, to już się nie będę martwić o Ignasia. Zabawa takimi wężami nie jest niebezpieczna. W niedzielę Ignaś znowu pojechał z rodzicami i babcią na działkę. Przyjechał też dziadek. Patryk nie chciał jechać. Tego dnia wolał iść do parku, żeby pojeździć na deskorolce. Rodzice zostawili mu obiad i wytłumaczyli, jak ma go sobie odgrzać, ale jemu się nie chciało, więc wystawił garnek na balkon, żeby jedzenie wygrzało się na słońcu. Tymczasem Ignaś na działce świetnie się bawił. Grał z mamą, babcią i dziadkiem w domino, a po obiedzie wreszcie się doczekał i wyciągnął dziadka na rower. Dzisiaj już tata nie zapomniał pompki i tym razem zajął się pieszczeniem Ignasiowego rowerka. Później na działkę przyjechali jeszcze wujokuba Kuba z Marcelem. Zjedli lody i grali z mamą w serową ucztę. Ignaś miał w nosie grę, bo znowu dorwał węża, tylko tym razem nie po to, żeby gasić ogień, a podlewać statą spragnione roślinki. Już nie